To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko. To już jesień, tak, 23 września, kolejny piątek w Politycznych Michałkach. Witam Państwa bardzo serdecznie razem z Michałem Kolanko. Będziemy zastanawiali się, dlaczego w PiS-ie takie są gorące emocje, dlaczego aż 6 godzin trwało posiedzenie Komitetu Politycznego, a właściwie Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości i jaki jest stan wewnętrznych napięć, ale porozmawiamy też o nie tyle co wewnętrznych napięciach, co próbie ich łagodzenia po stronie opozycji i spotkaniu zorganizowanym przez dwóch byłych prezydentów z liderami wszystkich opozycyjnych partii, za wyjątkiem Konfederacji. O tym już zaraz w Politycznych Michałkach. Zapraszam serdecznie. Michała, dzisiaj w Politycznych Michałkach powinniśmy, myślę, że zacząć od tego, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Przyjeżdżałem we czwartek po południu rowerem koło siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej. Miałem wrażenie, że mijam oblężoną twierdzę, samochody policyjne na sygnałach, wszędzie policjanci, a w środku, przed wejściem w ogóle kamery wszystkich polskich stacji telewizyjnych, a w środku Prezydium Komitetu Politycznego, kiedyś stworzone przez Jarosława Kaczyńskiego ciało o nazwie PKP. Po co się zebrało i co się właściwie dzieje w tej chwili w Prawie i Sprawiedliwości? Czemu tam tak się bulgocze? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że jesteśmy świadkami jednak pewnej eskalacji napięcia, pewnego przesilenia, które zbierało się to przesilenie od wielu miesięcy. Pisaliśmy też o tym wielokrotnie na łamach Rzeczpospolitej. Oczywiście pretekstem, mówię tutaj to z pełną świadomością tego słowa, pretekstem są ceny energii i kwestia węgla. To znaczy, czyli dlaczego go... Kto odpowiada za co, dlaczego jest taka sytuacja, jaka jest i co dalej. To jest pretekst. Natomiast napięcie są ogólne. Myślę, że takim momentem destabilizacji było odejście Jacka Kurskiego z TVP. Wtedy ruszyła taka machina pod tytułem Jacek Kurski w rządzie. Ale to też tylko było takim, też nałożyło się na to, co znamy, o czym tak jak mówiłem, pisaliśmy wielokrotnie, czyli ten konflikt w Prawie i Sprawiedliwości z udziałem i premiera Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina. Myślę, że to jest ta główna oś w tej chwili. Stało się to wczoraj, tak jak wspominałeś, na Nowogrodzkiej, było posiedzenie tego Prezydium Komitetu Politycznego, no trwało 6 godzin. Z tego, co słyszałem, była bardzo gorąca dyskusja, a nazwijmy to wprost kłótnia, która no, z kwestii węgla przekształciła się w kłótnię już w zasadzie o wszystko. Takie wylewanie. I chyba po raz pierwszy tak otwarcie kłócono się ze sobą i domagano się, znaczy stawiano rozmaite pomysły na zmianę premiera w obecności premiera. Nie były to już spotkania spiskowców przeciwko niego, tylko była tam, z tego co słyszałem, otwarta konfrontacja pomiędzy między innymi Jackiem Sasinem a Mateuszem Morawieckim, w której arbitrem był Jarosław Kaczyński. Też tak słyszałeś? Myślę, że jedna rzecz jeszcze zanim przejdziemy do tego, że warto jeszcze notować, że w ogóle przecieki z tego prezydium to też jest rzecz, która wcześniej nie było, tak? Wcześniej to prezydium Komitetu Politycznego, ono się zbiera co tydzień zresztą, no bo to jest bardzo szczelne, to jest najważniejsze forum w Prawie i Sprawiedliwości, najważniejsza taka, najważniejsze spotkanie władz. Nie było przecieków. Zresztą jak przypominał Wojtek Szacki z Polityki Insight, po to właśnie powstało PKP, żeby nie było przecieków. Samo prezydium partii jest zbyt dużym ciałem i było mnóstwo wycieków, w związku z tym Jarosław Kaczyński zbudował kilkunastoosobowe ciało
których najbliższych współpracowników, z którego przecieków miało nie być, a jednak okazuje się, że są, no bo wczoraj de facto na bieżąco relacjonowane były kolejne argumenty, kłótnie, wrzutki o węglu, o tym, że zawalił Morawiecki, nie, to zawalił Sasin, a nie, to ludzie Morawieckiego, a nie, to ludzie Sasina. Tak, jak pisał chyba jako pierwszy Jacek Gądek z gazety.pl, rzeczywiście, i to na, nie na tym wczoraj, ale na wcześniejszym posiedzeniu PKP, gdy akurat premiera Morawieckiego nie było, no zaczęła się taka dyskusja o tym, żeby zmienić premiera, ale nie ma chętnych. To chyba jest główny dzisiaj mój wniosek, tak przechodząc do sedna. I to jest też, myślę, interesujące, no bo politycy PiS po prostu też się spodziewają, że będzie, że politycznie ta jesień i zima będzie po prostu ciężka. No, chętnych nie ma. Beata Szydło podobno się nie zgodziła, zresztą napisała na Twitterze, że nie da się wciągnąć w żadne spiski. Jak ktoś zauważył z komentatorów na Twitterze, było to stwierdzenie nie tyle dotyczące plotek na jej temat, tylko był to sygnał do PiSu. W tym kontekście pojawia się nazwisko marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Pamiętam, że rozmawialiśmy kiedyś o tym i pisaliśmy w Rzeczpospolitej i ty i ja wymienialiśmy jej nazwisko, no bo ono gdzieś tam się pojawiało, było suflowane przez przeciwników Morawieckiego jako osoba, która jest powszechnie lubiana, ciepła, oczywiście w elektoracie PiSu, i która byłaby w stanie być, no, taką zmianę przeprowadzić. To jest taki element myślenia, że po zimie będzie za późno. Takie głosy słyszałem z Prawa i Sprawiedliwości, z otoczenia Prawa i Sprawiedliwości, że czekać, aż zabraknie węgla i tak dalej, to już będzie kwestia, to już będzie pozamiatane wtedy. A zatem trzeba dokonać ruchu uprzedzającego i w tej chwili dokonać zmian, poświęcić kogoś, zrzucić na niego winę za kryzys, inflację i tak dalej, i no, spróbować ratować sytuację rok przed wyborami. Pytanie oczywiście, czy osoba taka na przykład jak Elżbieta Witek, czy Mariusz Błaszczak, czy ktokolwiek inny pociągnie ten wózek przez rok, bo tu jest kilka elementów naraz. Jest, no, trzeba reagować od strony gospodarczej na kryzys, trzeba sobie jakoś układać relacje z Unią Europejską i tych czynników i zmiennych jest bardzo dużo, to znacznie więcej niż tylko chodzenie, robienie konferencji prasowej i uśmiechanie się do kamery. No zdecydowanie tak, to myślę, że ten kryzys, czy inaczej, ta sytuacja polityczno-gospodarcza, no, jest bardzo poważna, ale politycy PiS obawiają się jeszcze czegoś innego, że sama dyskusja o tym, że same próby właśnie rozbujania tą łódką, no, doprowadzą do tego, że PiS wejdzie w taki, no, w tryb defensywny, że zamiast, że ta polityczna jesień, która miała być taką właśnie mobilizacją elektoratu, objazdy prezesa Kaczyńskiego, przygotowanie do kampanii wyborczej, tej właściwej fazy w przyszłym roku, no, zamiast tego będzie powtórka z 2020 roku, z tamtego przesilenia, które zakończyło się tym, że Jarosław Kaczyński musiał wejść do rządu, żeby uspokajać. Przypomnijmy, PiS wygrał wybory prezydenckie i zamiast cieszyć się tym zwycięstwem, natychmiast pokłócono się o kształt umowy koalicyjnej i wtedy doszło do przesilenia ze Zbigniewem Ziobrą, a rok później wyrzucono Jarosława Gowina, który akurat wtedy lojalnie zagrał wobec Kaczyńskiego, więc rzeczywiście to... Jeśli bywa dla PiS trudna, tak? Jest pytanie w Prawie i Sprawiedliwości o właśnie taką powtórkę z rozrywki, że w tym roku też będzie PiS sam na własne życzenie zepchnie się do defensywy, a generalnie sytuacja jest, myślę, nawet chyba bardziej złożona niż w 2020 roku. No wtedy, tak jak sam zauważyłeś, bo to tuż po zwycięstwie Andrzeja Dudy był jakiś kapitał polityczny, mimo tego, że oczywiście to było między jedną a drugą falą pandemii koronawirusa. No teraz te nastroje są rzeczywiście poważne. No i też myślę, że poważne jest pytanie, co dalej, tak? Jaki jest scenariusz na przyszłość po tym wczorajszym posiedzeniu tego Prezydium Komitetu Politycznego? Jaki będzie ciąg dalszy? Szczerze mówiąc, na dzisiaj, na ten moment, myślę, że w PiS nie ma dobrej odpowiedzi. Nikt do końca nie wie, co się
co się wydarzy. To też jest nowa sytuacja. Ale zadam takie pytanie, może głupie, ale to znaczy, że Jarosław Kaczyński nie panuje już nad sytuacją? No bo sam zauważyłeś, że wszystkie spekulacje o tym odwołujemy premiera, nie odwołujemy premiera, tak na koniec dnia szkodzą PiS-owi. Pokazują, że PiS zajmuje się sobą, że jest tam pewien no, napięcie, bujanie, chaos i tak dalej. Przecież gdyby Jarosław Kaczyński chciał, mógłby zabronić Jackowi Sasinowi i Mateuszowi Morawieckiemu wzajemnego podgryzania się. Przecież to jest taka sytuacja, że to PiS uruchamia tę karuzelę. Wyrzucono Jacka Kurskiego, rozpoczęły się spekulacje. No Jacek Kurski jest zbyt ważnym graczem, żeby siedział cicho i czekał, aż ktoś go wezwie na jakieś stanowisko. W związku z tym pewnie jakaś część przecieków dotyczących jego przyszłości jest elementem też gry wewnętrznej w PiS-ie. A sam zauważyłeś, że no jednak PiS-owi to wszystko raczej na dobre nie wychodzi. Kaczyński nie jest w stanie tych wewnętrznych zjawisk już opanować? Częściowo myślę, że one są... To jest bardzo dobre pytanie. Ja uważam, że częściowo i ten przebieg tych wszystkich wydarzeń w ostatnich tygodniach, no pokazuje, miesiącach tak naprawdę pokazuje, że te spory są trochę poza kontrolą prezesa. Zresztą prezes Kaczyński w którymś z tych wywiadów chyba dla Interi, w rozmowie z elektorem Fiołkiem, chyba mówił, że no spór jest taką cechą polityki, która jest immanentna dla polityki, w sensie tego, że nie da się go uniknąć i on jest takim arbitrem. Tylko pytanie, na ile wydaje mi się, to jest jedna część odpowiedzi na twoje pytanie. Natomiast pytanie jest też, co dalej, tak? Tak jak mówiłem, w PiS myślę nie ma do końca pewności, jak się teraz potoczą wydarzenia. One czasami nabierają własnej dynamiki już, tak? Czasami polityka już zaczyna się rządzić własnymi prawami i to jest myślę, dlatego myślę, że ten moment jest jeden z poważniejszych przesileń politycznych w PiS od dłuższego czasu. Może być oczywiście tak, że po prostu Kaczyński wyznaczy taką linię rozgraniczenia, taką linię demarkacyjną między Sasinem a Morawieckim i tylko od obydwu panów będzie zależało, czy oni ją będą naruszać, czy nie. No to jest jeden scenariusz rozwoju wypadków. A mnie jeszcze w tym wszystkim uderza jedna bardzo negatywna dla PiS-u konsekwencja. Jeżeli otoczenie Morawieckiego zwala winę na Sasina i jego ludzi i podległe mu spółki za nieprzygotowanie węgla do zimy, a Sasinowcy zrzucają winę na Morawieckiego i jego otoczenie z tego samego powodu, to oznacza, że z samego PiS-u wewnątrz wychodzą sygnały na zewnątrz do obywateli: halo, nie jesteśmy przygotowani na zimę. Halo, nie mamy wystarczającej ilości węgla. A tymczasem propaganda rządowa mówi: nie, no jesteśmy doskonale przygotowani, no może nie będzie od razu, także we wrześniu każdy kupi 3 tony węgla, ale najpierw, cytując Kaczyńskiego, kupmy półtorej tony, a drugie półtorej na drugą część zimy w grudniu albo w styczniu. Te wewnętrzne napięcia tak naprawdę obnażają no, skalę problemu, który ma PiS z nadciągającą zimą i kryzysu energetycznego. To prawda. Myślę, że deklaracja prezesa Kaczyńskiego z tego tygodnia dosyć głośna, że trzeba kupować najpierw 1,5 tony węgla, a później drugie półtora. No myślę, że dużo mówi o sytuacji i o tym, jak może dalej wyglądać polityczne jesień. Oczywiście tutaj, wiesz, tutaj ja mam takie poczucie, że też nie jest wszystko przesądzone, tak? Znaczy to nie jest tak, że jest już przesądzone, jak, że to będzie wszystko dla PiS-u naprawdę bardzo, że to się tragicznie skończy dla Prawa i Sprawiedliwości, ale na pewno, tak jak wspominaliśmy, jesień zawsze bywa dla PiS-u trudna. Teraz politycznie jeszcze nakłada się na to ta dyskusja o rekonstrukcji, o zmianach, napięcia, kolejne przecieki z kolejnych posiedzeń władz. No i to wszystko tworzy taki
złożony naprawdę obraz, tak? Tego, że politycy PiS nie są pewni po prostu, w jakiej formie PiS wyjdzie na wiosnę. Tak, to prawda. Słyszałem, czy rozmawiałem z jednym z badaczy opinii społecznych, który mówił, że największy problem, który stoi dzisiaj przed opinią publiczną, przed Polakami, polega na tym, że nawet nie są sobie w stanie wyobrazić kryzysu. Czy on będzie duży? Zimowego kryzysu. Czy on będzie duży, czy on będzie mały? Czy ceny gazu wzrosną trochę, czy wzrosną radykalnie? Co to znaczy, że tam jakiejś tam firmie ceny za prąd podniesiono 1600%, czy właśnie ceny za gaz podniesiono 1600%, czy to znaczy, że właśnie będzie 17 razy droższe będą produkty tej firmy, czy też ta firma upadnie, że wciąż nikt z nas, w sensie obywateli, nie jest w stanie wyobrazić sobie, co ta jesień i zima przyniosą, ale w związku z tym istnieje bardzo duży takiego potencjał społecznej obawy. Ta społeczna obawa, myślę, to jest coś powszechnego, ale z drugiej strony jeszcze jest jedna rzecz, o której jeszcze nie wspominaliśmy, czyli opozycja, która zaciera ręce, bo ten kryzys czy to przesilenie Prawa i Sprawiedliwości jest dla opozycji oczywiście korzystne. Michale, to w takim razie przejdźmy do drugiej części naszych politycznych Michałków. Ten tydzień to prócz sporu wewnętrznego w Prawie i Sprawiedliwości, również próba pogodzenia się wszystkich liderów partii opozycyjnych, próba podjęta przez byłych prezydentów. Było właściwie chyba pierwszy raz, pamiętam, takie zdjęcie wszystkich siedzących w pierwszym rzędzie od Szymona Hołowni, Donalda Tuska, Włodzimierza Czarzastego po Jarosława Gowina. Pretekst czy powód to 25. rocznica rozpoczęcia negocjacji Polski z NATO. Na tym spotkaniu organizowanym przez dwóch byłych prezydentów, Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego, występował również Mark Brzeziński. I tutaj pisowcy żartowali, że popsuł szyki opozycji, ponieważ mówił, jak ważnym dzisiaj partnerem jest Polska w NATO, co zdaniem tej narracji pisowskiej miało świadczyć, że chwali obecny rząd. Myślę, że to lekkie uproszczenie, ale rzeczywiście ta impreza przeszła niezwykle harmonijnie, ale po niej zaczęło się gotować. Jak oceniasz samą tą imprezę, jej jak gdyby efekty i potencjał dla opozycji i jak oceniasz ten późniejszy spór? Zdradźmy, był to spór o to, czy powinien był tam być Jarosław Gowin i czy można z nim się dogadywać, można go brać na listy i czy można go brać do przyszłej koalicji. Opozycja się spotyka przy różnych okazjach od ładnych paru miesięcy w takim formacie. Pierwsza była chyba debata o konstytucji zorganizowana z inicjatywy akurat PSL Koalicji Polskiej i wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego. Natomiast rzeczywiście to było pierwsze spotkanie, w którym brał udział też w tak widocznym miejscu Jarosław Gowin. Ja myślę, że efekt tego spotkania jest dosyć paradoksalny, bo jednak ono miało pokazać właśnie taką jedność, to, że opozycja akurat o sprawach obronności mówi jednym głosem, a jej efekt polityczny był taki, że rozpoczęła się dyskusja o Jarosławie Gowinie, czy powinien być na listach, czy nie, i co w ogóle z nim dalej. No i wydaje się, że opozycja się tutaj po prostu od razu się pokazały napięcia. To też jest dosyć paradoksalny efekt, że spotkanie, które miało pokazać jedność, ujawniło bardziej napięcia, a z drugiej strony była też deklaracja Włodzimierza Czarzastego, wicemarszałka Sejmu, taka polityczna. Wcześniej konferencja Szymona Hołowni, który zapowiedział, że nic nie jest jeszcze ustalone. Mam takie wrażenie, że trwają takie przepychanki cały czas, werbalne, tak? Że ktoś deklaruje, że nie ma żadnej mowy o Adrian Zandberg w tym tygodniu mówił, że nie ma mowy o wspólnej liście. Tutaj z drugiej strony padają hasła, że nigdy z Jarosławem Gowinem, nigdy go ponownie w rządzie, nigdy na listach. Z trzeciej strony właśnie Szymon Hołownia deklaruje, że nie jesteśmy dogadani. Ten etap, jeśli chodzi o opozycję, to zdecydowanie jest twórcze napięcie, naciskiem na napięcie.
A jak oceniasz stanowiska tutaj poszczególnych graczy? Bo mam wrażenie, że zupełnie inne ma cele i motywacje Donald Tusk, inne Kosiniak-Kamysz, inne Hołownia, jeszcze inne Czarzasty, bo każdy właściwie, no niby cel mają wspólny, taki meta cel, czyli odsunąć PiS od władzy, ale przy okazji no, są rozmaite siły, napięcia, wewnętrzne dynamiki, prawda? Donald Tusk ma z jednej strony, musi skończyć porządki w swojej partii, musi w jakiś sposób rozstrzygnąć to napięcie między nim a Rafałem Trzaskowskim, aczkolwiek wygląda na to, że Rafał Trzaskowski raczej się usunął, nie planuje, jak z tego co słyszę, żadnych działań sabotażowych wobec przywództwa Donalda Tuska. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia no muszą myśleć nawet o przeżyciu, tak? No bo różne sondaże pokazują, że ostatnio Polskie Stronnictwo Ludowe jest raz pod, raz nad progiem wyborczym, a Szymon Hołownia no znowu spadł poniżej 10%, a jeżeli dzieje się tak rok przed wyborami, no to może się ta dynamika dla niego okazać bardzo niebezpieczna. To prawda, wiesz co, to prawda, ja mam takie poczucie, że jak ładnie to określiłeś, ten meta cel jest podobny. I też takie poczucie, a z drugiej strony podobne opozycje jeszcze łączy jedno, no takie przekonanie, że z PiS-em raczej się uda wygrać, że ten rząd się uda, że władzę się uda przejąć. To, ten optymizm no jest ufundowany głównie na fundamentach dotyczących tego kryzysu energetyczno-inflacyjnego. To jest jedna rzecz, że to akurat opozycję łączy, te dwie rzeczy, czyli poczucie, że z PiS-em można wygrać, da się wygrać, a druga rzecz, no ten ogólny cel, żeby przejąć władzę. Natomiast rzeczywiście każdy gracz z tych czterech sejmowych, bo tutaj cały czas mówimy o sejmowej opozycji, każdy z tych czterech graczy w tej sejmowej opozycji, no wydaje się, że ma zupełnie inne motywacje, zupełnie inne plany i trochę inne pomysły. Platforma sygnalizuje raczej, że będzie szła do wyborów ze swoimi koalicjantami, czyli z Nowoczesną, z Zielonymi, z Inicjatywą Polską, ale chociaż chciałaby jednej listy, to szykuje się na start samodzielny. PSL, no tutaj jest rzeczywiście złożona sytuacja, PSL mówi o tych dwóch blokach opozycji, ale z drugiej strony do tanga trzeba dwojga i mam takie poczucie, że Polska 2050, która teraz ma Europejski Kongres w niedzielę się zaczyna w Warszawie, że Polska 2050 wcale się nie pali do takiego tanga z PSL-em, a na pewno już nie z Jarosławem Gowinem, co zresztą padło publicznie w tym tygodniu. Więc Lewica, no tutaj jest też, Lewica też szykuje się raczej na start w swoim bloku, a nie w bloku szerszym. Chociaż oczywiście wykluczyć niczego się nie da. No i Włodzimierz Czarzasty wyszedł jako pierwszy z taką deklaracją polityczną, ale ten tydzień pokazał, że raczej ona została przemilczana w najlepszym wypadku, albo wszyscy się od niej zdystansowali. Michale, a powiedz mi, jak ty rozumiesz ten cały spór o Jarosława Gowina? Bo mam wrażenie, że traktowano go, przepraszam za sformułowanie, ale trochę jako takie zgniłe jajo. Na końcu okazało się, że winę zrzucono na Bronisława Komorowskiego, który miał go zaprosić. A tymczasem to Marek Migalski na Twitterze zwrócił uwagę w jednym z wpisów, że jeżeli by trzy głosy Jarosława Gowina, czy trzech posłów Jarosława Gowina miało zdecydować o większości w przyszłym parlamencie, to trzeba brać każdego, kto jest dzisiaj przeciwko PiS-owi. A z drugiej strony też potem Migalski zwraca uwagę, że jeżeli by nowa koalicja chciała rozliczyć poprzednią władzę, no to Gowin, który był wicepremierem, nie będzie w tym rozliczaniu zbyt wiarygodny. Jak myślisz, jak oceniasz, na ile to jest dla na przykład wyborcy opozycyjnego klarowna sytuacja? No wyborcy opozycyjnego, który musi mieć dosyć jasną wizję rzeczywistości, są dobrzy i źli, no a Gowin z tej perspektywy jest kimś podejrzanym, no bo był
wicepremierem, głosował we wszystkich kluczowych głosowaniach w sprawie czy to Trybunału Konstytucyjnego, czy ustaw sądowych. No i z tego punktu widzenia jest dla wyborcy opozycyjnego kimś mało wiarygodnym. Jest mało wiarygodnym, to zresztą było słychać i widać w mediach społecznościowych, głównie na Twitterze, że ci najbardziej twardzi wyborcy, zwłaszcza Platformy, no byli zdumieni tym, że jest tam Jarosław Gowin. Ja mam takie poczucie jednak, że to jest dyskusja zastępcza, w tym sensie, że ona bardziej ujawnia to, jak trudno w praktyce, czy łatwo mówić o zjednoczeniu, wspólnych listach, rządzie, o tym, że PiS zostanie odsunięty. Łatwo opozycji o tym mówić, tak? Ale praktyka polityczna, i też znamy ją przecież z ostatnich lat, tak? No chociażby z Koalicji Europejskiej w 2019 roku, że praktyka polityczna tej współpracy jest dużo, dużo trudniejsza, dużo bardziej złożona niż same deklaracje. Oczywiście od 2018 roku wiele się zmieniło, też do Platformy wrócił Donald Tusk, który to wszystko trzyma dosyć silną ręką, tak? No mieliśmy deklaracje dotyczące Lenca, posła Lenca, mieliśmy deklaracje dotyczące aborcji. Ten kierunek w Platformie jest jasny i nikt nie ma wątpliwości, kto podejmuje decyzję. No ale jednak ten cały konglomerat różnych pomysłów, poglądów, podejść, kultur organizacyjnych, no nie jest tak, nie będzie tak łatwo się temu konglomeratowi dogadać w praktyce. Tak mi się wydaje, że to jest. Czyli to jest taka twoim zdaniem taka proxy war, bo lepiej się publicznie pokłócić o Gowina, niż publicznie ujawniać, co nas dzieli. Okazuje się, że na przykład Kosiniak-Kamysz nie bardzo widzi możliwość wspólnego startu z Czarzastym i Tuskiem, w związku z tym lepiej powiedzieć, że oj, zupełnie nie wiem, spieramy się o to, czy iść razem z Gowinem, czy nie, bo dzięki temu jest to wygodniejszy przedmiot dyskusji, tak? To prawda, natomiast no, oczywiście jest politycy PiS z zapałem rozpowszechniają w internecie zdjęcie z tej konferencji, w których liderzy opozycji no nie są, nazwijmy to, przysypiają, tak mówiąc wprost. Takie zdjęcie jest, rzeczywiście krąży w internecie. To też ma być, Prawo i Sprawiedliwość oczywiście bardzo mocno to wszystko śledzi, to też ma być właśnie taki, no, politycy PiS twierdzą, że to pokazuje, jak łatwo w polityce się po prostu samemu uszkodzić, nawet przez taką choreografię. No, ale jeśli mowa o zdjęciach, to mam wrażenie, że nasza polityka cofa się do przedszkola, bo tutaj obóz antypisowski komentuje krótki filmik zagubionego podczas przyjęcia w ONZ-cie Andrzeja Dudy. Potem kolportowane są zdjęcia Andrzeja Dudy, który w 2018 roku ściskał dłoń Siergieja Ławrowa. W odpowiedzi na to pisowcy wrzucają zdjęcie Donalda Tuska i Władimira Putina i w efekcie mamy tak naprawdę licytację na memy, a nie na jakąkolwiek sensowną dyskusję. To jest jedna warstwa tej polityki, ale myślę, że ten kwestie energetyczne i ogólnie sytuacja, ale też międzynarodowa, no bardzo poważna w tym tygodniu deklaracja Putina dotycząca mobilizacji, ona jednak, wyborcy bardziej na to drugie zwracają uwagę niż w tym momencie na jakieś memy. Bardzo dziękuję, Michale, za dyskusję. Dziękujemy Państwu, dziękujemy Michałowi Patyrze, który realizował naszą audycję, i Magdalenie Burkiewicz, która ją wydawała. Zapraszamy oczywiście do subskrybowania Rzeczpospolitej. Wejdźcie Państwo na stronę rp.pl i znajdźcie najświeższą ofertę cyfrowej subskrypcji, a my się z Państwem żegnamy i zachęcamy do wysłuchania nas za tydzień, a już w poniedziałek kolejnych pozostałych audycji Rzeczpospolitej. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.